Ja pierniczę! Patrz na ten środek! Cholera, jeszcze nie zdążyłem kierownicy sobie ustawić, a tu już widzę, że coś się odwala. Professional and better driver than James. I came to check out the Horizon car scene. I've been trying to get to the Horizon Festival forever. I came because I was hungry. Wait, if we're all here, who's watching the shop? My dog's got it. I'm sure it'll be fine. Okej. Poczko, czekaj, bo ja mam jechać? Zawsze przed uruchomieniem gry ustawiam kierownicę. You get high and low Z's. Do gry dodali aż 10 nowych samochodów, ale mnie interesuje tak naprawdę najbardziej jeden. Jest to samochód Polaka. Jest to Nissan 240SX. Polak, który zresztą też jest w Donut Media. Jest tam producentem technicznym, albo kimś takim. Adam Knapik się nazywa. Ma swój pierwszy driftowóz w Fordzie Horizon 5. Zaraz sobie go przejrzymy, myślę, tylko chyba będzie trzeba go najpierw odblokować. Low and high. Car connoisseur, pick and low team. Or maybe you're just cheap. That's cool though, no judgment. Gdzie jest fura Adama Knapika? I'll take you for a spin in low car. You'll see there's nothing cheap about it. Aha, to nie jest chyba driftowe auto. To jest raczej auto takie torowe bardziej. Bo nie da się nim driftować. Próbowałem nim teraz zarzucić, ale było jakieś takie strasznie przyczepne. Kurde, faktycznie to jest przyczepne. Znaczy, spodziewałem się po 350Z, że no wiesz, dupa gdzieś tam zarzuci, a tutaj nie chce. Ciekawe. A, dobra, wiem już o co tutaj chodzi. Ciekawe, czy będzie tutaj postać tego Polaka. W sumie nie wiem, jak on wygląda. O, ale słabo pojechałem, o nie. Znowu wróciliśmy sobie do 350. Ej, zobaczcie, na antence mamy piłeczkę. Albo coś takiego zielonego. Nolan się tam dołączał. Ja wam powiem, nie jestem jakiś zaznajomiony z działalnością Donut Media. Gdyby nie Forza Horizon 5, pewnie wcale nie wiedziałbym, że oni istnieją. Może parę filmów mi się wyświetliło na YouTubie kiedyś tam. Ale tak naprawdę dużo, bardzo dużo różnych osób robi ciekawy content na YouTubie, taki wiesz, stricte motoryzacyjny. I chyba bardziej trzymam się tych takich polskich kanałów. Czasami też oglądam jakieś materiały z kanału Car Wow. Nie wiem, czy kojarzycie. Ale Donut Media jakoś tak... wiem, że oni gdzieś tam sobie funkcjonują, ale jakoś tak nie śledzę ich działalności. Nie wiem jak wy. Jest tutaj sporo fanów Donut Media? Czy raczej jesteście w kierunku Buddy, Illegal Night i tych polskich klimatów? Chyba bardziej to, no nie? No bo u nas w Polsce też nie brakuje motoryzacyjnych świrów. O! O! Ty, ja myślałem, że to złopon! Wow, co oni tu dodali? Fura mi się popsuła, ziomek! Dymi mi się z fury, ja nie hamuję teraz. O nie, kurde, ktoś mi popsuł furę. Wyprzedził mnie Nolan! O nie! Jedź! Ale fajnie! O i co ty na to, i co teraz? Będziemy naprawiać furkę? Będzie takie BMW Drive albo Automation, nie? Jest, 3 gwiazdki! To poszło dobrze. Nie ma co się martwić. Yes! Patrzcie, co my tutaj mamy! To jest właśnie ta fura Polaka. Bumper to bumper on our Formula Drift 96 Nissan 240SX. Let's go! Tak, 240SX. Będę driftował? You ready to get drifty? Don't let me get in my zone. This thing races in the 2022 Pro-Spec Series, which is... Ej, bo ja mam to... A, drift points. Okej, dobra, bo myślałem, że na czas muszę. Adam Knapik. Ole, nerwowy, kurde. The best driver at Donut. Oh, and we gave it a little old Donut Media paint job right here. Ohohoho, kurde, ale dziwnie. Dobra, wchodzimy w drift. Oczywiście, że rondo trzeba zrobić.
Oh yeah! Jest nerwowy, ale śmiga ładnie. I zobaczcie, tak wygląda ten samochód Polaka. Czy jest jakiś tu polski akcent na tym aucie, jeśli chodzi o malowanie? Nie ma tu chyba polskich akcentów na tym, nie? Czy coś jest? Nie widzę tutaj żadnego takiego polskiego napisu, ani polskiej fragi. No trochę smutno, ale fajnie by było, jakby coś takiego się pojawiło, bo jest to chyba jeden z niewielu polskich akcentów w grze. A czekaj, Drift Score, a Drift Zone, okej, dobra, to tutaj się mogę tylko przygotować w tym furku. No dobra, przygotujmy się zatem. Okej! Trzeba ostrożnie z gazem i jest dobrze. Czekaj, bo tam było 100 tysięcy na jedną gwiazdkę, nie? Ale fajnie brzmi. 150 miałem, ale to jest chyba za mało, tam chyba trzeba więcej nastukać. A jestem zadowolony z tego przejazdu nawet. Fajnie mi poszło. O, są 3 gwiazdki, dobrze, fajnie. O co chodzi? Patrzcie, jak to wygląda, ale czad. A czy już parę razy chyba prowadziliśmy tę ciężarówkę, no nie? Już mieliśmy z nią do czynienia i w Forzie Horizon 5, i w Forzie Horizon 4. Ile tu mamy biegów? 10, okej. O kurde, tu muszę redukować. Fajnie to wygląda, trochę się czuję jak w SnowRunner. Czy pracuje zawieszenie w tym samochodzie holowanym, przewożonym? Jak tak, to by była taka namiastka SnowRunnera tutaj w Forzie. Ciężko powiedzieć, ale chyba coś się tam dzieje z tym furkiem, wiecie? Nie wiem, muszę się po offroadach przejechać, zobaczymy. Tak, ono się tam rusza! Wow! Ono nie jest aż sztywno, wiesz, przyczepione jakby do tego samochodu. To się rusza, zobaczcie, te liny się tam, czy te pasy się tam ruszają. Wow, ej, nie zrobili tego na odpierdziel! Ja to tak, wiecie, badam każdą aktualizację tutaj w Forzie i patrzę, jak się przykładają do tych wszystkich rzeczy, ale pracuje jakoś to zawieszenie w tym samochodzie, który przewozimy? Może nie w 100% akurat nie do tego, co się akurat dzieje, ale wow, jestem w szoku. Wiesz, jestem w szoku, że to nie jest taki zwyczajnie przyspawany samochód do drugiego samochodu, tylko że faktycznie to zawieszenie tam pracuje. I mamy już ostatnią rzecz do zrobienia. Those more expensive mean more better. Dziwnie. O, okej. Okay. Nie mam samochodu? Muszę go wypożyczyć? Zaraz zobaczymy. ILO test track finale. One more thing we gotta do to welcome the newest member of the Donut fam. Look, me. If you break your car with us, you're officially family. Okej. Okay. Gościu powiedział, że jeśli zniszczysz samochód z nimi, to jesteś oficjalnie w rodzinie Donut. Okej. Okay. Upgrade your car. O, możemy sobie to robić tutaj. Wiecie, dowolnie. Ja mogę sobie po prostu tak o wyjść stąd i... Czekaj, na skręconym laśku. Nie skręcił się laśka, ale możemy sobie postawić furkę w obojętnie którym miejscu chcemy i stuningować chyba jak chcemy, tak? Dobra, możemy sobie tutaj wybrać jakieś części. Tak, i mamy limitowaną ilość kasy, jaką możemy wydać na upgrade, więc nie powinniśmy tu raczej przesadzać z przyczepnością, wydaje mi się, chociaż 55 tysięcy kredytów to całkiem sporo, myślę. A, możemy ulepszyć maksymalnie w klasie A? Powinno nam wystarczyć tej kasy. Mamy na to godzinę? No to sporo czasu na ulepszenia, można się solidnie zastanowić. O nie. Very exciting Horizon / Donut edition of ILO. We bought 3 nearly identical Nissan 350Zs. One got cheap parts, one got expensive parts. Aha. First time ever, one got a mix of the two. Oh. I'll be in low car, I'll be in high car. And I'll be in mid car with our special guest driver. Okay. Czyli ja jestem, czyli to był taki średni tunik ten, który ja robiłem. No i zobaczymy. Oni mają wszyscy spoilery, o nie. Or
Ja władowałem dużo mocy, także właściwie całkowicie ulepszyłem ten podstawowy silnik. O kurde, driftowóz się z tego zrobił. Tam trochę lepsze opony, ale no opony były zajebiście drogie. Semi-sliki kosztują 10 tysięcy kredytów. To są normalne ceny w Fordzie, ale wiesz, nigdy się na nie nie zwraca uwagi, bo zaraz jak rozpoczniesz grę, to już masz kasę na wymaksowanie jakiejkolwiek fury na maksa, no nie? I tam w ogóle się nie zwraca na to uwagi. Samochody lecą, co chwilę masz coś nowego. A tutaj się jednak, no, trzeba było na tym trochę skupić. A ciekawe, czy w kokpicie jak się siedzi ten gościu. Wow, ale fajnie wygląda ta jego postać. Kurczę, trzeba przyznać, że... Kurde! O nie, mój tunik trochę nie wypalił. Chciałem się przyjrzeć temu typowi, jak on wygląda. Przypadkowo zrobiłem z Nissana driftowóz. Za często robię driftowozy w Fordzie i ten też tak wyszedł. Ale trzeba przyznać jedną rzecz, że Forza Horizon 5 to jest na razie król ścigałek, czy królowa ścigałek. No nie, jeśli chodzi o detale, jeśli chodzi o wygląd aut. Naprawdę. Robi to rozwałkę totalną. Jest! 3 gwiazdki zdobyte. Bardzo ładnie. To też było na czas, ale był ten taki tunik. To w sumie też tunik już kiedyś był. Nie by nic nowego, ale mnie jakoś to tak cieszy, wiesz? Nie wiem, tak fajny pomysł jest z tym, żeby tunigować furki w jakimś tam limicie kasy i w jakimś tam limicie klasowym i jakoś się tym pościgać. Myślę, że to by było fajne na jakąś serię z RP z jakimś youtuberem tutaj w Fordzie Horizon 5, no nie? Żebyśmy sobie tuningowali furki i potem się nimi ścigali, wiesz, w jakiejś tam konkretnej kasie, żeby stuningować. I no to by było, to jest bardzo fajne moim zdaniem. Tak, pojawił się też nowy płatny carpack, nawet jeśli masz premium Fordzy. Jego sobie przejrzymy na oddzielnym zupełnie odcinku. O, tutaj mamy do odebrania furkę. Tutaj jeszcze jest jedna furka, Super Van z czymś takim dziwnym. O, to chyba jest donut właśnie na dachu. A to jest samochód? Tak, to będzie samochód do odebrania. I tutaj 350 jeszcze. Tylko będę musiał zrobić jeszcze raz te wszystkie chaptery w trybie high, bo teraz robiłem low, ale furka Polaka jest odblokowana, także fajnie, już będziemy mieli ją sobie w garażu. Cyk, i mamy przygotowane do driftu 822, klasa S1. Zobaczmy, przyjrzyjmy się temu furkowi jakoś tak dokładniej. Patrz na ten środek! Wow! Fajnie to wygląda. Kurde. Bałbym się w czymś takim jechać chyba, człowiek. Zoba, jaka fura. To wygląda jak jakiś taki stary Nissan, no nie? Ale tutaj z tego Nissana to tylko chyba karoseria została. Zresztą po samym dźwięku, jak jechałem trochę tym samochodem wcześniej, gdzie mam, widzę, że camber z przodu, ale chyba też coś jest z tymi kołami inaczej. Ja sobie zerknę później na tuning, bo też tuninguję te w Fordzie samochody, a czasami te pretuningowane mają ciekawe tuningi zrobione. Tak czy inaczej, jest to samochód Polaka i co ciekawe, jak gracie na padzie, to tego nie zauważycie czy nie wyczujecie, ale w tych driftowych samochodach, czy to Formuła Drift, czy w takich jak mamy tutaj, bardzo twardo pracuje kierownica. Na przykład dzisiaj sobie jeździłem tym elektrycznym Hammerem i w ogóle jak masz jakąś taką offroadową furkę, to tam kierownica no, pracuje bardzo, 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 bardzo luźno. Ale jak weźmiesz coś takiego właśnie wyczynowego, driftowego, to ta kierownica nagle tak się mocno, mocno usztywnia. I to daje taką też mega imersję w grach wyścigowych, jeśli chcecie sobie kiedyś kierownicę sprawić i na niej grać. Daje to dodatkową satysfakcję i możecie po prostu więcej frajdy wyciągnąć z jakiejś tam waszej ulubionej gry wyścigowej, jeśli macie dobrą kierownicę. Dobra, jestem ciekawy. A, 4 biegi max, okej. Ja tu 5 już wbiłem, a tu tylko 4 się wbija, okej. Bardzo fajnie brzmi. Ja mam wrażenie, że jest to jakiś unikalny dźwięk dla tego auta. Oczywiście mamy tutaj V8 w wielu innych samochodach w Forzie, ale ten dźwięk jest jakiś taki unikalny. Ciekawe, czy właśnie go nagrali oddzielnie do tego samochodu, czy po prostu modulowali jakiś dźwięk, który jest już w grze i zrobili coś takiego odrębnego zupełnie.
Ja pierniczę. To dopiero w tych samochodach takich typowo driftowych widać, jak mocno można skręcić te koła w Fordzie, bo jak robicie sobie samochody takie zwykłe do driftu jakieś, nietypowo driftowe w grze, to one nie mają aż tak mocnego skrętu i to wygląda nieziemsko. To jest prawie 90 stopni! Niewiele brakuje, nie? Ło! Także co, moi drodzy, mamy kolejny polski akcent w Forcie Horizon 5. Driftowóz Adama Knapika. Nie wiem, czy się odmienia jego nazwisko. Wiesz, to jest po prostu kolejne auto driftowe w Forcie Horizon 5, ale jakoś mnie tak bardziej cieszy, wiedząc, że jest od Polaka. Nie wiem, jak wy macie. Macie też tak, czy... Wszystko wam jedno w sumie, czyje to auto, fajnie, że jest w ogóle coś nowego. Ja się bardzo cieszę. Zrobię sobie to do Nightmedia na maksa i może jeszcze sobie tego Supervana przetestujemy. A na dzisiaj to tyle. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcineczku. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas, jak robiliśmy sobie razem do Nightmedia. Story? To już jest właściwie drugie do Nightmedia story, które mogliśmy sobie robić w Fordzie Horizon 5. Rozbiłem się troszeczkę. Na szczęście w Fordzie nie mamy żadnych konsekwencji z tego. Ja sobie przerobię jeszcze trochę ten samochód, bo on mi nie pasuje zbytnio. Jest taki bardzo, bardzo raptowny. Trzeba dużo, dużo kręcić w bardzo krótkim czasie, żeby go ładnie trzymać w drifcie. Trzymajcie się, do następnego. Hejas!